Siemano wszystkim, z tej strony SatoHD. Witam was w kolejnym dniu w Minecrafcie. Dzisiaj zaplanowałem zrobić most do naszej hodowli bydła, lecz nie tylko bydła. Zaraz wam pokażę. Zebrałem dosyć sporą liczbę owiec, tak, owiec, zaraz wam pokażę. Jak widać, troszeczkę tej wełny jest. Tak, widzieliście brązową wełnę, coś co jest wręcz bardzo trudne do dostania. No ja na szczęście miałem takiego farta, że wokół mojej chaty było pełno owiec o brązowej wełnie, także większych problemów z tym nie miałem. Także sami zobaczycie, zresztą za chwilę. Teraz, nie chwila, co by mi się tu przydało? Przejść, bo zacząłem kopać piwnicę, lecz piwnica nie jest skończona. O, tak wygląda. Na razie. Pewnie się zapytacie, po co piasek. Piasek dla... Kopałem tylko i wyłącznie po to, by zrobić fajne ściany w piwnicy z sandstone'a. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie chcę tego nagrywać, ponieważ to jest nudne, w ogóle to nie jest interesujące, więc zamierzam to zrobić sam w spokoju domowym, zacisznym. No. Okej, okay, no to teraz jak jeszcze myślę, z czego by tu drogę zrobić? Nic ciekawego tu widzę, że nie mam. No cóż, trzeba będzie wybrać się troszeczkę na drewno, bo myślę o drewnianych uliczkach, które będę tworzył. Jak widać, jeszcze nie zasiałem, lecz nie... Jakby to powiedzieć... Nic jeszcze nie zasadziłem z drzew, dlatego widzicie taką dosyć gołą polanę, która stanie się za chwilę jeszcze bardziej goła. Także, no cóż. W wolnym czasie, jak tylko znajdzie mnie chęć oraz będę miał, a czy mam już właściwie, to zasadzę parę drzew, trochę więcej niż parę, lecz nie ukrywam, że przydałyby się kości, żeby od razu mogły te drzewa rosnąć. Niestety takiej kości nie mam, chodzę chyba zbyt wcześnie spać. Ale cóż, pewnie pewnego dnia, jak mi ochota najdzie, to nakręcę filmik, w którym to wyruszymy na polowanie. W nocy weźmiemy miecz, łuk i inne typu rzeczy, uzbroimy się po zęby i wyskoczymy naprzeciwko śmiejącym się smutnym creeperom, bo one mają odwrócony uśmiech, tak. No i będziemy z nimi walczyć. Jeszcze tylko jakiś most by się przydał, tylko nad mostem szczerze powiem, że nie myślałem, nie wiem jak on ma wyglądać, ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, coś z tego będzie. Na spontanie ja zazwyczaj zawsze gram. Tam jak widzicie już są jakieś góry. Cholera, znowu upadłem. Jakieś góry. Odkryłem ostatnio też inne fajne zbiorowisko gór. Nazwijmy to pasem górskim. Zbierzemy pszenicę. Zaraz rozmnożymy zwierzęta. I będzie ok. Chwileczkę, tak? Zrobimy krótkie cięcie, bo właśnie przyszło mi do głowy, właśnie przyszło. Przypomniało mi się, że muszę jeszcze coś zrobić. Także za sekundkę się widzimy. Ok, po krótkiej przerwie już jestem. Zrobiłem to, co miałem zrobić. I teraz wracamy do gry. I zbieramy dalej nasze drewienko. Tak myślę cały czas, jakby to zrobić. Chyba schodki na moście, jak i sam most postaram się zrobić, jeżeli mi oczywiście gliny wystarczy i cegieł. Postaram się zrobić z... no, gliny. Czy gliny? Z cegieł. Ceglany most. Ceglano-drewniany. O, tak to nazwę.
Już widać, mamy dosyć dużo tego drewna, więc zaczyna. Po ścięciu tego drzewa zaczynamy się bawić. I zabiciu tej świni, bo z tego co widzę, to mało mam żarcia. No chodź, no ja. Zabij się, utop się, powieś się, wszystko byleś dała mi troszeczkę mięska. No nie, nie dała nic, co za wredna szmata. Czekaj, gdzieś wziąłem jakąś dziurę w ziemi. Chwila. No tu jest. To jest dość ciekawe. To zechcą wejść. Aj, odejdź. Czekaj, zabijemy trochę krów, bo on... krowie mięso też jest dobre. Mały błąd w Minecrafcie, nie wiem jak to nazwać. Dobra, mniejsza z tym. Połóżmy ziemię i spróbujmy stąd wyjść. O, yeah. Szliśmy. Dobra, zabieramy się za budowanie naszej chatki. Znaczy chatki, co ja gadam? Dróżki do naszych zagród. Pokażę wam, tu są nasze trzy krowy, które ostatnio rozmnożyłem. A tu jest moja hodowla owiec. Z tego co widzicie, jest ich naprawdę bardzo dużo. Teraz tylko je rozmnóżmy jeszcze. Mam cztery, także no niestety tylko dwie owieczki będą. Jedna owieczka z drugą owieczką. I jaki kolor? Brązowy, tak jak widzicie, mam farmę brązowej. I... dalej, dojdźcie do siebie, spadaj owca. No i biała. Dobra, nie będę teraz z niej zdzierał wełny, lecz zajmę się budowaniem naszej dróżki. Okej. Ale schodków i tak żadnych nie mam. Kurde. Dobra. Dokąd... To tak ma być, dobra. To tak, tak, tak. No i teraz budujemy naszą dróżkę. Aj. Tamten klocek zaraz zniszczę. Gdzie jest siekiera? Siekiera. Shakira, Shakira. Dobra, tutaj będzie tak. Okej, okay, no to jedziemy dalej z tym koksem. No i myślę, że nasz... Pam, 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 pam. Winorośla się przydadzą. Tylko skąd tutaj winorośla były, to ja nie wiem. Dobra, tutaj będzie nasz most, już tak myślę. Hu, 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 hu. Myślę, że na jeden wysoki zrobię, to będzie dobrze. Okej, okay, także zacznijmy od tego, że weźmiemy naszą cegłę i nasze schodki. I tutaj tak samo. Uhuhu, to troszeczkę wyżej tu jest z tej strony, ale to nic. Tym się nie przejmujcie. Wszystko będzie idealnie. Kurde, znowu dwa razy. A to sru, zaraz to naprawimy. Ja to naprawię. Jak to Junior gadał. Czyli Zaha właściwie. Serdecznie też polecam ich i pozdrawiam. Bo sam jestem ich widzem nadal. Oglądam ich programy. Tylko szkoda, że się rozpadli naprawdę. No ale co zrobić? Okej. Już mamy pewnego rodzaju dróżkę. Teraz tylko i wyłącznie... Aj, trzeba się najeść. Tak, wiem. Smażone żarcie jest... więcej daje na jedzenia. Nie wiem, czy dobrze mówię. Ale niestety nie mamy czasu na takiego tego typu rzeczy. Nie, nie starczy, niestety będzie drewniany most. Jedynie schodki będą z cegły. Okej, jeszcze tylko to zetniemy. Zapewne nam się to drewno przyda.
Dobra, teraz... Kurde, zapomniałem jednej rzeczy wsiąść. Raz, dwa, trzy i cztery. I noc zachodzi, ale to nic, zaraz pójdziemy się położyć spać, tylko dokończę most, jeżeli skończę go. Chociaż w jednym kawałku. Ło, to daleko jest. No fajnie, niezbyt fajnie. Okej, zostało. Teraz jeszcze tylko ciachu ciach. I biegiem do domu. Most nie jest nadzwyczaj duży, po prostu będzie malutkim mostem na przejście z jednej strony wyspy na drugą, chociaż nie wyspy są, tylko jakieś tam, nie wiem jak to nazwać. Okej, idziemy spać. Mam nadzieję, że trochę potworów się zrespiło podczas nocy, ponieważ będę mógł trochę powalczyć, trochę akcji wreszcie zobaczycie w moich filmikach, a nie wreszcie. A może by tak wybudować to? Ale niestety nic się nie zrespiło, jak zwykle poszedłem za szybko spać. Aj. Ło, panie. Z czym do ludu? Okej. Drewno już jest. Ale nadal będziemy musieli chyba jeszcze ściąć pozostałości, czyli z drzew, ponieważ chcę obwódkę zrobić z drewna, a nie czegoś tam innego. Dobra, zacznijmy ciąć. Ten filmik prawdopodobnie będzie bardzo krótki, ale no po prostu zbieram materiały na coś większego. A nie chciałem nic nie wstawiać, dlatego coś tutaj tworzę. Zobaczycie co to będzie, mam nadzieję, że się spodoba. Oczywiście to nie będzie ta latarnia, o której mówiłem, ale też ją zrobię w najbliższym czasie. A teraz zastanawiam się jeszcze nad wygraniem najnowszej aktualizacji do Minecrafta, która dzięki której owce po zestrzyżeniu, nie wiem czy dobrze powiedziałem, ich wana po prostu się odnawia po pewnym czasie. Zastanawiam się, żeby tej aktualizacji nie wgrać, chociaż to jest beta bety. Czy beta bety już, to jest sama beta. Beta bety była kiedyś. No, zastanawiam się nad tym naprawdę, bo co z tego, że teraz jak widać mam dużo owiec, mam bardzo dużo owiec. Jak one się nie, jakże tak to powiem, się nie odnawiają. Ich wełna cały czas, jak ją zestrzeżemy, jedną owcę, i wełna nie odrośnie w tej aktualizacji, którą mam. Co jest troszeczkę, no, frustrujące, nie powiem, że nie. Nie wiem, piszcie o tym w komentarzach, co sądzicie. Ale raczej ja wgram po prostu tą aktualizację, żeby te moje... mieć pożytek z mojej farmy owiec. Bo bez tego, no, praktycznie każdą owcę bym mógł zabijać z tego powodu, że no nie daje nam już wełny więcej. Nie wiem, starczy? Jak nie starczy, to się dokroi troszeczkę tego drewna. Od razu mówię, że ten most nie jest jakimś szczytem architektonicznym, po prostu bardzo mi się tego typu rzeczy podobają. Nie wiem czy wam też, piszcie co sądzicie, ale zapewne wam się to nie spodoba, to co zrobię. A i znowu się tu położę drewno. Właściwie sam nie wiem co teraz tworzę, ale szczegół. Wytnie się w praniu. Tak, 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 tak. Po prostu jednym paroma słowami chcę mieć dostęp
bezpośredni do moich owiec, jak i też mojego bydła, lecz no nie chcę moczyć nóg w wodzie. Wiem, głupio to zabrzmiało, ale taka jest prawda. Nie bawi mnie pływanie w jeziorze ani nic z tego rodzaju. Po prostu po co sobie utrudniać życie, robić łódki, jak można zrobić most. Oczywiście nie mówię tam o morzach, jak tam innych rzeczach, ale o jeziorach czy czymś, to przecież chyba można. Nie jest problem zrobić jakikolwiek most. Dobra, jeszcze to z drewno zetnę, drzewo znaczy się. Albo i nie zetnę, bo łapą to się... Dobra. Mam przy widzę, craft table stoi. Zaraz. Zrobimy sobie dwie siekierki. Tak, drewniane. Ponieważ nie mam kobla, nie chcę mi się lecieć po niego do moich skrzynek. Tak, taki inny gus jestem. No nie. Ale i tak po kobla trzeba będzie pójść, ja będę robił jakby to powiedzieć, obwódki do naszego mostu. Oj, oj, oj. Myślę, że jak pójdę odtąd, nic się złego nie stanie. No tak, jak zwykle nie ucelował się Marcin i nie trafił w odpowiednie miejsce. Okej, to zetniemy. Mi się nie podoba. Teraz trzeba iść zrobić z kobla pół płytki. No i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Czy to wam w ogóle się podoba, czy też nie, to też piszcie. Jeszcze tu. I tu. A tu ziemię wstawimy. O, mamy ziemię. Okej. Jakiś most jest. Trzeba szybko lecieć po kobla. O, pół płytki już mam. Jeszcze dorobimy płytki, mam jeszcze kobla. No nie mówcie, że już nie mam kobla. Kurde. Mało trochę będzie, za mało stanowczo. Chociaż może starczy. O, idealnie. No i teraz, jakby to zrobić, tu już trzeba było zacząć. Okej, teraz po prostu stawiamy z płytek takie... coś. Tylko jak widzę, już mi nie starczy. Teraz szybko jeszcze polecimy do kopalni. Mamy kilof? Nie mamy kilof. Zrobimy kilof, pokopiemy trochę kobla, żeby to dokończyć. Jak i też zrobić konstrukcję tutaj na dole, żeby coś podtrzymywało nasz most. Dlatego też hopsa, hop. Nie, do piecyka. Mamy kilof, mamy kilof. Mamy kilof. Tak mi się wydawało, że kilof powinien jeszcze być. Okej. No i lecimy do mojej takiej kopalni prowizorycznej. Jak widzicie, jeszcze tego mojego żelaza nie wykopałem. Po prostu nie miałem czasu na to. Tyle teraz nagrywam, że... No nie mam szczerze czasu na to, żeby tak sobie... kopać. Nie wiem, ile mam tego kamienia wydobyć. Myślę, że to będzie jakaś określona ilość. Z 30 wystarczy, 30 to... ups. No tak, znowu zjebałem. 30 to by było po 10, no to 30 będzie pół płytek, co z pewnością wystarczy. Dobra, już mamy 30.
To zrobimy, żeby się zgadzało po 11, 33 nie. Dobra, zrobimy 43, no, niech będzie. No i tutaj jest to żelazo, którego jeszcze nie wykopałem, bo tak jak wspominałem, nie miałem czasu nawet na to, żeby wykopać. Hop, po drabince. Dobra, teraz rozkładamy to nasze dziadostwo. 33 powinno wystarczyć, a jak nie, no to trudno się mówi. Okej. Oj, źle zrobiłem. Drugi raz źle zrobiłem, no tak. Cały ja. Raz, dwa. Okej, teraz tylko jeszcze jakąś podpórkę damy. No załóżmy, zwalniemy ją tutaj. Ale nie trafiłem, kurde. Ja tą lilię wezmę. To tutaj rozwalę. No dalej, szybciej panie. Ale tylko dwa. Raz. I dwa. Myślę, że mój most jakoś wygląda. Nie jest on jakoś tragicznie wyglądający. Nie wiem, piszcie, opisujcie, komentujcie, subskrybujcie. Nie wiem. Whatever. Ja w tym momencie zbieram trzcinę na półeczki do mojego... do mojej haciendy. Ups. No tak, ściemy to też. Okej. Jak widać, troszeczkę się tego nazbierało. Nie wiem, w którym odcinku, ale w przyszłości na pewno zrobię farmę trzciny automatycznej, farmę zboża oraz farmę... Chwila, to jeszcze można tak zrobić. Tak. Tak, tak, tak i tak. Tylko z drugiej strony to samo bym musiał zrobić, a tego się nie da. Dobra, mniejsza z tym. Idziemy spać, bo to już jest koniec drugiego dnia. No i jak to zwykle bywa, komentujcie, subskrybujcie. Żółty magiczny guziczek. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, że oglądacie kanał SOTA HD. Siemana, rapa.